Witam serdecznie wszystkich kolegów na powakacyjnym spotkaniu. Spotykamy się w celu ustalenia szybciutko planów na następny sezon, który chcemy zacząć. Rafał, poproszę o ciszę. Chciałem parę słów przekazać sobie między innymi. Pozwólcie, że usiądę, bo już jestem stary. Mamy przed sobą 5 punktów. Terminy rozgrywek, kwoty wpisowego, sale, w których będziemy grać, memoriał Ziemińskiego, wolne wnioski. Proponowanym terminem wstępnie rozpoczęcia rozgrywek jest dzień 5 października, czyli mniej więcej w tym samym dniu, tygodniu, w którym zaczęliśmy w zeszłym roku. 5 października to jest 4 kolejki w październiku, 3 kolejki w listopadzie. Dlaczego tylko 3? Dlatego, że 11 listopada święto wypada w środę, więc nie będzie wtedy kolejki w całym tygodniu, żeby nic nie przekładać. A w święto 11 listopada zrobimy memoriał Sławomira Ziemińskiego połączony z takim turniejem o Puchar Niepodległości. I to będzie środa, środek tygodnia, wynajmiemy cały Mosir, znaczy prawdopodobnie mały Mosir, bo dużego nam nie dadzą, bo kwoty, które za to Mosir chce pobrać, są kolosalne. W grudniu 3 kolejki, tak wypada z terminarza mniej więcej, więc mamy 5, 4, 3, 12, nie, 5, 4, 3, 2, nie, 4, 3, 3, 10 kolejek do świąt. I po świętach 2 kolejki w nowym roku, ale zaczynamy po 3 królach, czyli to będzie też 8 stycznia, żeby wszyscy mogli wrócić sobie z jakichś długich weekendów przedłużonych maksymalnie. W związku z tym, że ferie zimowe są w lutym 15-28, nie będzie przerwy między pierwszą rundą a drugą, tylko po 2 kolejkach styczniowych 18 stycznia zaczynamy od razu rundę rewanżową we wszystkich ligach. Czwarta liga, jak zwykle, nie znamy w tym momencie ilości drużyn, która się zgłosi, więc przyjmujemy, że będzie to 12-14, tak jak było w zeszłym roku. Teraz tak. Temat sal. Jak co roku naszą salą pierwszą jest sala Mosir. W związku z decyzjami pana prezydenta o przyznaniu klubom sportowym sal w szkołach 2 godzin lekcyjnych po południu gratisowo, szkoła 23 nie udostępni nam w tym roku sali do grania. Bardzo by chciała, polubiła nasze pieniądze, ale decyzja prezydenta jest wyżej naszej kasy. Nic nie możemy na to poradzić, niestety. Kluby sportowe, które o to wnioskowały już w czerwcu, zostały ich prośba rozpatrzona pozytywnie i szkoła teoretycznie mogłaby nam dać 20:15-30, ale to byłoby ciutkę za późno. Szkoła 23. W związku z tym w tym roku nie gramy w tamtej szkole. Powoduje to następujące zależności. Graliśmy na Mosirze 2 dni, będziemy grać maksymalnie 4, bo mamy taką możliwość grania 4 dni. Dochodzą do tego sale drużyn, które mają swoje. I tutaj dochodzimy do punktu kwot. Jak wiecie, sala Mosir jest po podwyżkach dość droga, no ale generalnie nie mamy za bardzo wyjścia. I rozważamy dwie alternatywy. Możemy to przegłosować w sposób tutaj nieformalny, albo tylko ja przedstawię kolegom, jak to wygląda. Przy ilości drużyn 48, gdyby taka była liczba, możemy zmieścić się w 3 dniach Mosiru. To znaczy powoduje to taką samą kwotę jak w zeszłym roku, tylko niedogodność jest taka, że to będą, przepraszam,
Coś się robi w dzwonie. Dobrze, Rysiu, dziękuję bardzo. Jesteś na łączach. Dziękuję. Rysiu odgłosił z węgierskim. Dobrze. Może powiedz o terminach zgłoszeń. Tak później stali na koniec. Aha, no to terminy zgłoszeń wobec tego do 30 września, tak jak w zeszłym roku. Tylko nie możemy tego przekroczyć, ponieważ jak mamy 5 października zacząć, czyli w poniedziałek, to 30 to jest środa. Ja muszę mieć już do tego dnia definitywnie wszystkie drużyny zgłoszone, bo w czwartek rano piszę terminarz tutaj, żeby to wszystko mogło się zacząć przynajmniej na pierwszy tydzień. Skończę kwestię kwotową, bo opłata... Czy ja powiem. Tak? Dobrze. Piotr powie o kwestiach finansowych. Szkoda, że nie ma wszystkich członków zarządu, szczególnie Janowskiego. Na nim spoczywało to załatwienie z sali 23. Tak do końca nas trzymał decyzją, że w końcu w ostatniej chwili dowiedzieliśmy się, że nie ma sali 23, ale byliśmy pewni. Chyba nie. Nie pozmienia się drugi. Jeżeli byśmy się tylko ograniczyli do Mosinu, to biorąc pod uwagę 4 dni w tygodniu, Mosin nie zmienił cen. Są takie same jak w tamtym roku, ale 45 zł brutto za 1 godzinę 45-minutową. Także jeżeli byśmy 4 dni w tygodniu grali, potrzeba nam na to 15 840 zł. Biorąc pod uwagę własne koszty 7 tysięcy, więc trzeba nam 23 tysięcy złotych wpływów. Jak to się rozkłada? Więc jeżeli byśmy nie zmieniali cen wpisowego 500 i 250, wychodzimy 1000 zł do tyłu. A więc 1000 zł, ale 4000 mamy z ubiegłego roku. To nic. Także nie jest tragedia. Jeżeli by nas tych liczyć, to potrzebna byłaby składka 530 zł i 265. To byłoby na styk. Nie trzeba było z tych 4000 1000 dokładać. To podnieść na 550, 10%. Ja uważam, że to nie jest jakaś tam tragedia. Decyzja należy do... A dzisiaj możemy to przegłosować jako kierownicy drużyny. Chyba jest. Natomiast chyba nie pozostaje wątpliwości, bo jest to rozsądna propozycja. Ekonomia jest ekonomią. Bo jest jeden wariant jeszcze, nie skończyłem przedtem. Być może wyjdzie tak nam, w ilości drużyn, że wystarczy nam 3 dni Mosiru, co nie spowoduje żadnej podwyżki, ale to wtedy wiąże się z tym, że musimy grać na 5 stołach na Mosirze. Być może jest 5 stołów, czasami było tak, że gramy na 4, jest troszkę luźniej. Ale da się grać. No da się grać na 5. Ale Robert, 3 dni, bo 5 stołów to jest 15 stołów, 30 drużyn. Plus 9. A gdzie jeszcze 20 drużyn? 9 stołów mamy na mieście. 9 policzy. No to 9, to ten jeden zabij szuka, no zawsze jeden, gdzieś brakowało. Tak. Tego jednego stołu brakowało. Na Mosirze, także no to mamy 8. No, nie wiadomo co ze startem, też czy zgłoszą się, czy nie. No to tak czy inaczej, 4 dni w tym momencie. Proszę, pytanie, znaczy chciałbym o tej składce, że może zrobić w takim razie, że do zgłoszenia płacimy 300 zł. Tak będzie, tak będzie. A potem się, jak już będzie wiadomo ile drużyn, jak to wyjdzie, no to czy to będzie 550, już lepiej 550 niż 530, bo to będzie. Nie, no to jest, no to jest kwestia tylko jeszcze tego, tych, którzy płacą połowę. No to chcą płacić. No to płacą, to jest 150, na razie 150 zapłacą. No tak, to jest kwestia kilku drużyn, tylko to tutaj nie możemy bardzo liczyć. Ale to wyraźnie trzeba powiedzieć. Znaczy nawet jeżeli byśmy mieli płacić po 500, to też zakładaliśmy taki wariant, żeby dla tych biedniejszych dopuścić wpłatę ratalną. Pierwsza rata do końca września, druga rata do końca roku. W ten sposób, jeżeli ktoś nie ma tych pieniędzy, bo niektórzy się wiem, że się składają na... Chodziło, żeby dopłacić i powodowało to pewną nerwowość, więc kto ewentualnie ma możliwości zapłacenia kwoty całej, powiedzmy 500 lub 550, to prosimy od razu lub dzielimy to na pół. Proszę, Tomasz. Na przykład, a nie można... Ci, co mają salę przy Mosirze, to wtedy tylko na 50, a ci, co mają swoje sale 300 zł. Ale to dotyczy 3 drużyn. To tutaj nie ma co tutaj robić. To nas nie ratuje. To
To nie ma to. Nie ratuje, bo większość gra w Osirze. Ustaliliśmy, że drużyny, które mają swoją salę, są połowę. Zmniejszyły wpisowo tych drużyn, co w Osirze grają, to by nam jest na 3. No było tak w poprzednich latach, myślę, że nie będzie tutaj żadnej... 500 czy 500 to znaczy, przyjmujemy taką wersję, że 300 zł do końca września, pozostałe do końca roku. Ile to będzie, czy będzie 200, czy 250, to jeszcze zobaczymy. No, ale ja myślę, że się nic nie zmieni, bo jeżeli będzie losy, zostaje jeszcze na turniej Zielińskiego, także też tam trochę włosy będzie chciał zarobić, trzeba będzie zapłacić za turniej, za salę dodatkowo. A chciałem powiedzieć, że w tym roku jest jubileuszowy memoriał 15. Chcielibyśmy jakieś to tak bardziej uroczyście to rozegrać. Nagrodzić jakoś tych, którzy najdłużej u nas grają, najstarszy. I tutaj trzeba by zostawić rezerwę finansową. Tak, właśnie, jakaś rezerwa mi się przydaje. Powiem, że jeśli w porównaniu z ubiegłym rokiem, w ubiegłym roku było 2000 nadwyżki jeszcze, a w tym roku 4, także 2000. Ale to dlatego, że inne sale były. Tak, że 23 to była tańsza sala. W ogóle jak już mówimy o salach, czy nie macie wy gdzieś znajomego właściciela sali, dyrektora szkoły, czy coś, który by podjął współpracę, bo już byśmy tutaj z kolegą Tadeuszem rozmawiali, czy nie byłeś na rozmowy do dyrektorów, tak jak byliśmy w Jedynce, mówię w tamtym roku, może by powtórzyć do Jedynki, nie wiem, czy w Jedynce komuś przydzielili tę salę gimnastyczną, ona jest po remoncie. Tamta pani dyrektor była chętna, bo zawsze jakiś zastrzyk pieniędzy wpływał na konto szkoły. Gdzieś jest chyba około 6 tysięcy rocznie. Ja się cieszę już, jak to wyszło. Także jeżeli ktoś ma, bo być może w tym roku, w przyszłym roku też będą takie problemy. W przyszłym roku mogą być takie problemy. Już się zanosiło, że w tym roku Mosiru nie będzie. Już liczyliśmy na AOS, ale AOS okazuje się, że nic z tego. Nie, kochani. Tak? Jak załatwiamy sprawę za 5 dni, to nic z tego. Ja jak rzuciłem hasło w czerwcu, to byśmy mieli AOS, no. Tak? No trudno, oczywiście, że tak. Tylko później jak wyszło umysł na tego, to... A kogo byśmy przebili? Uczelnie? Jak uczelnie? No bo... Nie, po prostu ludzie z zewnątrz przychodzą, nie? Wynajmują. Jak ja poszedłem, po prostu już w tych godzinach nie mamy sali, ale wcześniej, przecież ja rozmawiałem z tym kierunku. Było. Tylko tak, ale może tak, dokończę. Zróbmy tak, może na przyszły rok, słuchajcie, zrobili teraz salę numer 3. Tak się ktoś orientuje, z Jedynka. Słyszałem. Jaśniutko, poświetlenie tak jest jak na Jedynce. Rozstawimy tam 8 stołów spokojnie. Możemy poprzedzielać, bo mamy te wszystkie... Posiadasz te stoły. Co? Masz te stoły. Stoły są. To od razu mówię, że to nie są te najlepsze moje, które ja mam tam na te. Tylko rozumiesz, jodo. Ale to są dobre stoły. Gramy normalnie tam turnieje, takie tam wojewódzkie, nie wojewódzkie na nich, nie? No i ona grube, grube, tak? Nie, to są normalne... Ale z grubą deską czy cienkie? To jest cięższe. To jest... To mówię, to nie są te stoły, które wiesz... Profesjonalne. Nie są te profesjonalne takie, ale tam mamy da się grać. 8 stołów. Nie, oczywiście, no to słuchajcie, już nie wyprzedzają. No. Tylko teraz tak, Zbyszek, jest jedna kwestia. No. Czy jeżeli pójdziemy w czerwcu przyszłym roku, no, zaatakujemy AZS, że chcemy grać ligę. Tak. Zgodzi się. No. Czy koledzy grający w Mosirze, wszyscy, którzy gramy, czy my mamy ochotę opuścić ten Mosir dożywotnio i przejdziemy na AOS, ale bo to jest tak, trochę taka reorganizacja. Ale słuchajcie, to ja nie mówię, duża że... Duża zmiana. Niech zadecyduje cena. No to cena na pewno będzie mniejsza na AOS. Jak zrobimy na 8 stołach 2 dni, zrobimy ligę 2 dni. Na 8 stołach to się wychodzi tak, jakbyś miał 2 godziny, nie? Przykładowo, nie? 8 stołów to jest jedna liga plus
plus 2 mecze. 8 stołów to jest 80. Bo mi chodzi o kwestię przyzwyczajenia, bo gramy na Mosirze tych lat już ileś tam. To ewentualnie zrobisz, no zostawisz może jakiś tam jeden dzień, a no to sprawa dotyczy dosłownie jednego dnia u ciebie. Bo jeżeli weźmiemy 2 dni Mosir, to nam potrzeba 8 stołów twoich i jest koniec i wystarczy. No nie bardzo. No prawie że. Nie, no to... nie, za mało. Znaczy to, ja nie, tylko rzuciłem temat, żeby poszczypilował, żeby wyszło. Ja nie mówię, że 10 na 8 wyjdzie. W tym roku nie da się. Nie, 10, 8 razy 2, 16 zdarzy. To nie jeden od niego. To nie jeden od niego. W ogóle sala to jest problem, co roku mieliśmy problemy. Proszę, to te małe sale, dwie. Dwie małe sale, jedna na drugie. Ale nie wolno z Mosiru zrezygnować. No dlatego właśnie. Dwa dni to musi być minimum. Na Mosirze stoły są sygnały. Jeżeli byśmy nie mieli możliwości grać w Mosirze, to jest sygnał również, a więc zabiera stoły. Idzie, stoły idą za sygnałem. Takie coś może. Takie coś miało nastąpić, ale nie nastąpiło. Więc jesteśmy związani, że tak powiem, z sygnałem stołami. Ja przyszedłem do Mosiru załatwiać salę, to nie byłem pewny, jak nie załatwię. Byłem pewny, że będziemy po prostu odmownie załatwieni. Bo z plotek dochodziło nas, że w Mosirze ma być tam sala zarezerwowana na inne cele. Na inny sport całkowicie po prostu. Tak, 19. Już myśleliśmy, że się coś zmieni, ale pani Ania mówi, bez zmiany. Tak jak w tamtym roku, nawet cena ta sama, także ucieszyłem się. Ale Mosir powinien być zadowolony, tam non stop tenisiści gra. Wiesiu, to nie chodzi. Ale sygnału nie mają nic, bo urząd im nic nie płaci. A urząd załatwia bezpłatnie sygnałowi sam. Ale tu chodzi, Wiesiu, o inne sprawy. Wszystko pieniądze ten Mosir by widział. Trochę trzeba inaczej patrzeć. Teraz, na to, bo oni są tak nastawieni, to jest spółka ZOO. No. To jest spółka ZOO, to nie jest już. Oni muszą zarabiać. No tak, tak. Z nas mają co 16 tysięcy złotych rocznie, z nas mają. To wcale nie jest to taki duży. Drogą nie chodzi. Pensja miesięczna prezesa. Tak jest. Kale to ci koszta. To całe nasze granie. To czy wszystko żeśmy mówili? Tak, jakieś pytania ktoś ma jeszcze? No, jesteśmy zdani w tym roku na Mosir, niestety. No tak jest, no. To teraz już lepiej, żeby cztery stoły były się do końca, niż na tych nie pięciu się wynieśli. To już lepiej trochę więcej. To wszystko będzie zależało od tych obcych stołów. A czy nie, nie, wrotków odpad, start odpad, tak. To już... Nie no, w tym momencie definitywnie gramy przez 4 dni. W poniedziałek zaczyna czwarta liga, w środę gra trzecia liga na Mosirze, druga liga i pierwsza gra w czwartki i piątki, z tym, że będą tam ewentualnie małe przesunięcia niektórych drużyn na inne dni, wedle tego, jeżeli ktoś ma takie potrzeby. Proszę do mnie zgłaszać wcześniej. I godziny takie same jak były kiedyś. Godziny jak zawsze. Środa i piątek o 19. Poniedziałek i czwartek o 19.30. To będzie na stronie będzie dzisiaj. To jeszcze wybroniłem jeden dzień, bo sygnał chciał 2 dni. Bo sygnał ma we wtorki do 21.00, chciał jeszcze jeden dzień. Ale udało mi się z panią Anią załatwić i wybronić na 4 dni. Bo 2 dni. No. Jeżeli któraś drużyn ma jakieś prośby co do dnia, w którym chce grać, proszę to do mnie zgłaszać telefonicznie na piśmie albo stukaniem opinii drzewa, żebym wiedział, jak sobie. Po zebraniu można? Słucham? Może po zebraniu? Od razu? Po zebraniu. Na biurowco? Można. Mailem dla lepszej pamięci. Prosimy jak najszybsze zgłaszanie, bo... Od tego zależy cała szybkość. Z Janowskim będą siedzieli nad terminarzem, także żeby to szybko było. Znaczy Janowski Paweł nie będzie siedział, bo nie ma z nim kontaktu, więc ja mogę do niego zadzwonić jeszcze 30 razy i nie odbierze telefonu, więc ja sam siądę przy tym terminarzu. Dobrze, ja nie zbiorę. Ja go dzisiaj zmobilizuję. Powinienem się zobaczyć. Napisał SMS-a, że miał zebranie do tej pory tam nauczyciele czy szkolenie. I właśnie wyszedł. A więc już nie dojedzie. Damy radę. Czy są jakieś jeszcze kwestie, które koledzy chcą zapytać? A jeszcze
Czy zgłoszenia są jednoznacznie z płatą? Jeśli nie ma wpłaty, to nie ma zgłoszenia. Tak, tak. Chciałbym, żeby to wyraźnie było. Płata jest ważniejsza jak zgłoszenie. To znaczy ja nie płacić może. Tomek, słucham. To bardziej raczej sprawa ogólna, ale to chciał wyjść z biznesu. A nie, jak żeby to wyszło, jak będzie układać terminarz, nie? To dajcie mecze, bo będą dwie drużyny AZS-u. Pierwszy mecz, żeby rozegrał ten sport. Żeby później nie było komentarzy. Nic z tego nie będzie. Aha. Według tabelki 1 do 12. Wszystko się nie przyjmuje tych wpisów głupich na... Nie czytaj. Ja mam tabelkę zrobioną na 12 drużyn i jak zrobi inaczej, to będę się pogubił. Panie prezesie, wszystko można, tylko trzeba chcieć. Oczywiście, trzeba chcieć. Ja ze swojej strony dziękuję za zaufanie, że dopuścili, że zezwoliliście na te podwyższenie na 550. Pozwoliliśmy, no. Na ten moment komunikat trzeba napisać na stronie. Regulamin bez zmian. Regulamin tak bez jest, zmian. Jestem za. Tak jak ustalono na zebraniu zakrętym kończącym. Tak jest. I to jest dożywotni regulamin, żeby było zmian. Powiem ci, Tomek, że w PZTS-ie co roku są znów jakieś poprawki. Muszą coś prezesy nie robić. Nie musi to właśnie. Ale Tomek, czy je dożywocie to ma być? Jak? Najmłodszego uczestnika. Ale prezesa, bo jest pośród. A, tylko dlatego. Ale o ile? O parę miesięcy. No dobra. Niech tak będzie. Tomek chciał wypełnić deklarację na członka stowarzyszenia. To... Ja chciałem, przepraszam, tak oczywiście niech ktoś, kto jeszcze nie jest członkiem, to niech dopisuje się, ale ja chciałem zapytać, czy będziemy formalnie głosować, czy jest to, że tak powiem, z założenia uchwalone? Kwestia podwyżki 50 zł? Tak. Nie, to chyba aklamacja. Nie, no można. Bo to wszyscy za. Nie no, ktoś jest przeciw temu, żeby była podwyżka. Temat jest taki, trzeba to umieścić na stronie, zanim zakończy się termin zgłoszeń, żeby ktoś, kto, dla kogo to będzie miało znaczenie, żeby miał coś musiał. Ale dla formalności zacząć głosowanie. To jest nie ma kworum, kto się wstrzyma, reszta jest za. Chciałem pół godziny później, bo nawet jest kworum. Nie, ale później. Czy ktoś jest przeciwko ewentualnej podwyżce o 50 zł kwoty, proszę podnieść rękę. Kto się wstrzymał? Dwie osoby. Kto się wstrzymał? Nie, zaraz, przepraszam. Ale o co chodzi o podwyżkę. No to jeszcze raz proszę. Kto jest przeciwko ewentualnej podwyżce o 50 zł kwoty wpisowego, proszę podnieść dłoń z kierowniku. Nie zrozumiałem. A, teraz już nikt nie zrozumie. Nie zrozumie, bo zrozumiemy się, kto jest za. Ale ja nie wstrzymałem. Dobrze, po wakacjach głosowania widzę nie przechodzą, są trudne, więc mamy jasne pytanie. Normalnie trzeba podnieść, bo nie będzie pieniędzy za bukary. Prosta sprawa. Bucha dla wiesia musi być. No pewnie, nie wiem, pieniądze na kategorii młodych włosami albo coś w tym stylu. Jest to ja chociaż coś wygląda. Wobec tego dziękuję bardzo. Spotykamy się w październiku. Wszystko będzie na stronie internetowej llts.pl. Właśnie. Czy liczycie na jakieś nowe drużyny? Tak. Tak? Już opisana tam jest. Gdzie? W liście obecnie. Kamerzysta? Tadeusz. Robert. To będziesz członkiem stowarzyszenia. Dobrze, to na to, które chciało.